Panie Boże, pobłogosław. Amen. Amen. Synku, nabierz się. Do krów idziesz. Heluś, dziecko, czekaj. Skoczysz do tego. Do Hersza i przynieś mi ten, no wiesz, no. Przynieś kwaterkę tam. Dziadku, te pieniądze już nie są dobre. Co? Te pieniądze już nie są dobre. Jakże, to pokaż. No. No, po jakiemu to niedobre? No, no przecie to ruble. Ale teraz już nie są dobre. No jakże to niedobre, no? Ruble niedobre? Teraz są już inne pieniądze, dziadku, polskie. Jak? Polskie marki. No jej, pleciugak. No przecie marki to niemieckie. Ale teraz są i polskie. Cicho. Ściał plecie i plecie. Polskie. Marki. Ruble niedobre. Śmieje ta się. Myślę ta, że dziadek jak już stary, to już całkiem głupi. No. Cięgiem ino chichi i chichi. Hela prawdę mówi, ojciec. Przecie w tamtym miesiącu wymieniali ruble na polskie marki. Nie słyszeli, ojciec? No, bo mnie kto co kiedy powin. No ja wam przecie mówiłem. Jeszcze w tamtym miesiącu. Mówiłem, jak macie ruble, to trzeba wymienić. Mówiłeś? Mówiłem. No i co teraz będzie? Z czym? No z rublami, a to nigdy już nie będą dobre? Nigdy. Nigdy? Paweł! Nie wiedzą, ojciec. Przecie mamy Polskę. Co mamy? Polskę mamy, dziadku! Polskę! No nie, żeś tak puchańcze, no. Przecie słyszę, no. Jaką Polskę? No od listopada 18 roku. I długo będzie? Zawsze, dziadku, zawsze. Zawsze? Paweł. Prawdę on gada, Paweł. Prawdę, ojciec. Jeszko, a to wymyślimy. Polska będzie. Na zawsze. Czysta mać. Tak. W 63 też tak mówiły, a potem przyszli kozaki na hajkami w dupę. Tamto, ojciec, to było całkiem co innego. No, co innego. Ja, no przecie pamiętam. Bałabana Anzelma w Sybir pognały. Franka, znaczy się, waszego wuja w sołdaty. No i skończyła się Polska. Ot co. Tak i teraz będzie. Pokrzyczą, pogadają, pokrzyczą, a najjaśniejszy pan i tak swoje zrobi. Tak.
Nie ma już najjaśniejszego pana dziadku i nigdy nie będzie. Ty, najjaśniejszy pan zawsze był i będzie. Jak nie Aleksander, to Mikołaj, ale zawsze będzie. A teraz nie ma. Nawet w Rosji. Ej, Joleś, młodyś toś głupi. Życia nie znasz, ojca się zapytaj. Olek prawdę mówi. Nie ma już cesarza. Pan, to się ty docna zgłupiał? Najjaśniejszego pana nie mówię. Toż żem sam na własne oczy. Kiedy to było, dziadku? Tato, jechać na Zawieprze? Tak, jedźcie. A może czekaj, może tam jeszcze za mokro. A na pewno już sucho. Jedźcie. Kiedy to było? Szczyl! Prachwost pokręt! Ojciec, gadają i gadają, jakby dopiero co na ten świat przyszli. No, nie wiedzą ojciec, że wojna była, że Ruskie uciekli, że Austriacy do nas przyszli, a potem ich nasi chłopcy rozbrajali. Kogo? No, Austriaków. A kto? No nawet nasz, Cesiek, olejników Stach. To Austriaków, a nie Turków? No jaki znowu Turków? Co ojciec plecie o Turków? Turcy mi się przypomnieli, o Turków. Paweł, to za ruble już nic nie kupię? Nic. Ja? Nigdy? Nigdy. Jedno. Zobaczymy, prachwosta. Cza! Daj Boże zdrowia. Bóg zapłaci.